Dzień dobry Państwu. W Europie będzie ciekawie. Myślę, że coraz ciekawiej. I to nie tylko za sprawą wydarzeń na wschód od naszej granicy, czyli na Ukrainie, ale przede wszystkim za sprawą tego, co wyprawia Bruksela. Dziś jest 14 maj, wtorek, i media zaczynają już donosić, iż Bruksela zaakceptowała w pełni tak zwany pakt migracyjny. A w wielkim skrócie oznacza on relokację do państw członkowskich rocznie 30 tysięcy migrantów. I przypomnę Państwu, w mojej ocenie przynajmniej, nie są to biedne rodziny z dziećmi, osoby, które migrują za lepszą sytuacją bytową, tylko są to w zdecydowanej większości przypadków młodzi ludzie, którzy z niewiadomych przyczyn migrują tutaj do Europy i, co ciekawe, posiadają na to środki. Bo co chwilę, jak królik z kapelusza, wyciągane są informacje w mediach głównego nurtu, co prawda skrywane, niemniej dostępne w różnych innych zakątkach internetu, także na kanałach YouTube, że ci migranci płacą nierzadko po kilka tysięcy dolarów za to, by móc się do Europy dostać. I ten pakt migracyjny, cóż on takiego będzie robił, drodzy Państwo? Pozwólcie, że zapoznam Was teraz z doniesieniami prasowymi. Przeanalizujemy na początek portal Money.pl. Publikacja z dnia dzisiejszego, czyli 14 maja 2023 roku. Tytuł: Bruksela zdecydowała. Pakt migracyjny zatwierdzony. I korzystając z mocy przepisów o prawie cytatu, zapoznam Państwa i skomentuję fragment tej publikacji. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła we wtorek pakt migracyjny. To kończy proces legislacyjny, bo wcześniej głosowano w Parlamencie Europejskim nad tym paktem. No i oczywiście w Parlamencie on przeszedł. Europosłowie przegłosowali ten pakt, no a teraz Rada Unii Europejskiej go zatwierdziła. W związku z tym staje się to obowiązującym prawem, obowiązującym od 2026 roku w pełni. Czy wcześniej? To jeszcze zobaczymy. Przeciwko głosowały trzy kraje: Polska, Słowacja i Węgry. Pakt ma kompleksowo regulować sprawy migracji w Unii Europejskiej, w tym kwestie związane z pomocą udzielaną krajom znajdującym się pod presją migracyjną. Reforma została zaproponowana przez Komisję Europejską w 2016 roku, ale ze względu na postulowaną przymusową relokację migrantów była blokowana przez część krajów członkowskich. Parlament Europejski głosował w sprawie nowej wersji, uzgodnionej wstępnie z Radą w grudniu 2023 roku, a zaprezentowanej przez Komisję Europejską w 2021 roku. Największe kontrowersje wzbudzał tzw. mechanizm dobrowolnej solidarności, który zakłada rozlokowanie co najmniej 30 tysięcy osób. Kraje członkowskie będą mogły alternatywnie zapłacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wziąć udział w operacjach na granicach zewnętrznych Unii. Teraz, drodzy Państwo, biorę tu kalkulator do ręki. 20 tysięcy razy 30 tysięcy osób. Mamy tutaj do czynienia z kwotą, jak Państwo możecie zobaczyć, 600 milionów, ale to euro. Pomnożymy to przez kurs, który mniej więcej obowiązuje aktualnie, 4,30. Mamy tu wobec tego wynik wynoszący 2 miliardy 600 milionów złotych. To tyle rocznie będzie musiało płacić kraj, który zechce nie przyjąć migrantów do siebie i wpuścić ich pomiędzy swoje granice. Bardzo ciekawe, prawda? 2 miliardy 600 milionów rocznie. Ciekawe, ile lat taki mechanizm miałby funkcjonować, bo jeżeli powiedzmy 5 czy 10, a w Unii Europejskiej raczej prawo dotacje, dopłaty, płatności nie są ustalane na jeden rok, no to jeżeli mówimy tu o 10 latach, to mówimy na przykład o 26 miliardach. Nie są to wcale bagatelne kwoty i być może jest to też tutaj zastosowana taka technika nogi w drzwiach. To na początek tyle, tak skromnie, po to, żeby potem było znacznie więcej. I na przykład nie 30 tysięcy, a znacznie więcej migrantów. Kolejna publikacja, którą tu przedstawię z portalu Infor, również portal, który w mojej ocenie zaliczać wypada do merytorycznych tak zwanych. Pakt migracyjny przyjęty, choć głosowali przeciwko. Merytorycznych, ale nie komentuję tutaj zabarwienia ewentualnie, prawda, ideologicznego. Powtarzam tytuł. Pakt migracyjny przyjęty, choć głosowali przeciwko. Parlament Europejski w głosowaniu zatwierdził pakt migracyjny. To jest publikacja, drodzy Państwo, z 11 kwietnia 2024 roku, która została opublikowana po przegłosowaniu w Parlamencie Europejskim paktu migracyjnego. No i
Kształt wtedy przegłosowany zatwierdziła Rada Europejska. Reforma zakłada udzielenie wsparcia krajom pod presją migracyjną. Relokacja ma jednak pozostać dobrowolna. Czego się tutaj takiego dowiadujemy? Że, proszę Państwa, przede wszystkim nowe przepisy mają kompleksowo uregulować politykę migracyjną i azylową w Unii poprzez m.in. ujednolicenie przepisów na szczeblu krajowym. Reformę odkładano od 2023 roku. Pakt przewiduje mechanizmy wsparcia państwa znajdującego się pod presją migracyjną. Najbardziej kontrowersyjnym elementem paktu są mechanizmy, które mają wymusić na pozostałych krajach wsparcie państwa znajdującego się pod presją migracyjną. Zaakceptowany pakt przewiduje dwa takie mechanizmy, w obu relokacja ma pozostać dobrowolna. No i teraz według mojej najlepszej wiedzy te mechanizmy nie będą działać na korzyść Polski, to znaczy niejako powiedzmy wstecz. Bo przypomnę Państwu, że Polska przyjęła około 3 miliony uchodźców z Ukrainy, czyli 3 miliony Ukraińców, gwarantującym tutaj można powiedzieć na koszt polskiego podatnika cały szereg różnego rodzaju dobrodziejstw socjalnych, o której to skali w mediach głównego nurtu się w ogóle nie mówi. I teraz w ramach tutaj tych mechanizmów nic się nie mówi. Ja przynajmniej nie byłem w stanie ustalić na podstawie dostępnych mi publikacji i danych źródłowych, żeby to Polska miała w ramach tych mechanizmów migracyjnych również odzyskać w jakiś sposób środki, rekompensaty, krótko mówiąc pieniądze. Nic takiego się nie dzieje. No, można by tutaj postawić pytanie, dlaczego jedna i druga władza na ten temat nic nie mówiła? Bo to nie jest tak, że dzisiejsza władza na ten temat nic nie mówi i nie domaga się tego od Brukseli, poprzednia władza również. Uruchomienie mechanizmu tzw. dobrowolnej solidarności zapisanego w rozporządzeniu w sprawie zarządzania migracją będzie wiązało się rozdzielenie między kraje członkowskie co najmniej, tu widzimy, 30 tysięcy osób rocznie, a więc jest to dolna granica. Może być więcej, nie może być mniej. Tak należy rozumieć i czytać tutaj przytaczane przepisy. Państwa będą mogły alternatywnie wybrać zapłacenie ekwiwalentu finansowego w wysokości 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Będą też miały możliwość udzielenia wsparcia w zarządzaniu granicami zewnętrznymi Unii. Co roku wszystkie kraje będą zgłaszać swoje zobowiązania w ramach puli Solidarności, którą państwo znajdujące się pod presją będzie mogło wnioskować. Rozporządzenie wprowadzające mechanizm tzw. dobrowolnej solidarności zaakceptowało głosami 301 deputowanych, 272 było przeciw, a 46 wstrzymało się od głosu. Przymusowego przyjmowania osób nie zakłada także mechanizm wzmocnionej solidarności, uruchamiany w sytuacjach nagłych, których liczba osób przekraczających granice Unii jest tak duża, że zagraża wydolności systemu. Także tu kraje mają zachować możliwość wyboru ścieżki pomocy. Czyli z tego, co można wnioskować, czy czytamy tutaj, drodzy Państwo, w publikacji Infor.pl, ten mechanizm zakłada w przypadku tak zwanego mechanizmu wzmocnionej solidarności, czyli mechanizmu, który działać ma w sytuacjach nagłych, kiedy to no, mamy do czynienia z jakąś ogromną, potężną falą migrantów, że kraje będą miały możliwość wyboru, nie będą podlegały tutaj mechanizmom przymusowej relokacji. Natomiast ta przymusowa relokacja będzie mechanizmem obowiązkowym, powiedzmy sobie, dla tak zwanej normalnej migracji, tak? Czyli sytuacji, kiedy to nie setki tysięcy, tylko być może dziesiątki tysięcy migrantów szturmują granicę europejską. No, wypada zadać teraz pytania, cały szereg pytań. O co chodzi tak naprawdę z tą migracją? Kto to finansuje? Skąd ci migranci mają pieniądze na to, żeby gdzieś tam w państwach, z których pochodzą, się gromadzić, przemieszczać do portów, z których ruszają, czy ewentualnie lotnisk, z których wylatują, czy miejsc, z których są odbierani? Przecież te transporty, to wszystko ktoś organizuje. Skala tego jest przeogromna, bo przecież, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, w jaki sposób przetransportować na przykład 500 000 ludzi w ciągu kilku miesięcy do Europy. A z taką skalą migracji mamy do czynienia. Przypomnijmy sobie, co się działo w Polsce, kiedy to setki tysięcy Ukraińców, a w sumie to około 3 miliony Ukraińców, przyjechało do Polski. Ostatecznie oficjalne, dokładne statystyki nie są znane, to są sprawy, które zostały przemilczane.
bo jak się wydaje, tutaj polska strona nie prowadzi dokładnej ewidencji tego wszystkiego, co się działo na wschodniej granicy. Mam na myśli granicę polsko-ukraińską, bo już inaczej, zdaje się, to wygląda na granicy z Białorusią, która to też granica jest dość trudnym tematem. I teraz, drodzy Państwo, oczywiście ten temat przymusowej imigracji będzie jeszcze wracał. Ja zapewne nie jeden raz będę miał jeszcze możliwość tutaj na tym kanale donoszenia Państwu o tym. Natomiast na ten moment wypada podkreślić, że no, dzieją się rzeczy niepokojące. Jeżeli Polska, mimo swojego sprzeciwu, bo Polska była, jak Państwu mówiłem, państwem głosującym przeciwko temu pakietowi, no ale jeżeli, cóż, staje się to prawem unijnym obowiązującym, a widzimy, że coraz mocniej Unia Europejska swoją legislacją, czyli tworzonym prawem, zaciska taki, można powiedzieć, kordon wokół Polski i innych państw członkowskich i wszystko sterowane jest centralnie z Brukseli, tudzież z Berlina, prawda? Co bardziej Państwu pasuje, proszę sobie wybrać. To nie ulega wątpliwości, że dzieją się potężne zmiany w Europie. I te zmiany, właśnie, cóż one mogą mieć na celu? O co może tutaj chodzić? Ja pozwoliłem sobie tutaj wynotować kilka przemyśleń dla Państwa i konkretnie cztery punkty przedstawię, bo jeżeli chodzi o wykonanie samego pakietu migracyjnego, będziemy to obserwować i niestety, ja należę do osób, które są generalnie otwarte, liberalne, niemniej jednocześnie konserwatywne, to uważam, że pakiet migracyjny może być potężnym zagrożeniem dla Europy. I nie tylko dla całej Europy, no ale w szczególności też dla Polski, czyli dla państwa, w którym tutaj funkcjonujemy i żyjemy. No i przechodząc do tego, do kwestii, które chciałem Państwu przedstawić. Co to może oznaczać? Po pierwsze, koncepcja numer jeden. Unia Europejska chce faktycznie pomóc biegnym migrantom, którzy w jakiś sposób się tajemniczo organizują i napierają tysiącami do granic i do bram Europy. No, ta koncepcja nie wydaje mi się specjalnie sensowna. Nie wierzę w aż taką altruistyczną postawę Brukseli, bo przypomnijmy, za Brukselą stoją interesy Berlina, Paryża i wielkich mocarstw. My jesteśmy dopiero w jakimś tam szóstym czy siódmym, drodzy Państwo, moim zdaniem, już zaszeregowaniu, powiedzmy. A bynajmniej nie mamy za dużo do powiedzenia jako państwo. Nasze władze wykonują tutaj potulnie rolę, można powiedzieć, nie państwa, które na równych zasadach rozmawia z Brukselą, tylko bardzo poddańczo się zachowujemy. I nie mam tutaj pretensji tylko i wyłącznie do jednej władzy, czyli do aktualnej władzy, bo poprzednia nic innego nie wykonywała. Druga koncepcja. Unia Europejska chce zmienić demografię całego starego kontynentu. Odważna teza, ale każdy z Państwa już widzi, że jak najbardziej uzasadniona. Co to oznacza zmienić demografię starego kontynentu? Europa w porównaniu chociażby do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, jest przynajmniej w tej części Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej no, bardzo takim jednorodnym, jednolitym, można powiedzieć, społeczeństwem. Tak? Nie ma tutaj tak wielu migrantów innych nacji, innych narodowości, ludzi z innym kolorem, odcieniem skóry i tak dalej. Oczywiście w Polsce sytuacja diametralnie zmieniła się za sprawą przybycia tutaj Ukraińców w tak ogromnej ilości. I dla przykładu, w takim mieście jak Wrocław, w którym jest około 700 tysięcy, powiedzmy, osób, taka jest populacja tego miasta, według oficjalnych statystyk, według tychże oficjalnych statystyk ponad 200 tysięcy Ukraińców tam mieszka. Czyli co trzecia praktycznie, no mniej więcej co trzecia osoba, to już inna nacja. Jeżeli dołożymy do tego nacje o innym kolorze skóry, które tutaj migrują w, no na pewno nie zarobkowych celach, nie po to, żeby zdobyć tutaj pracę. Mam tutaj na myśli migrację z państw afrykańskich, ale nie tylko, bo z różnego rodzaju regionów wschodnich. O części tej migracji słyszymy, że ona jest zła, gdy próbuje się dostać do Polski przez granicę z Białorusią, ale już jest dobra, gdy próbuje się ją nam wciskać w związku z mechanizmami unijnymi tej relokacji i tym pakietem migracyjnym. No i teraz wiadomo, jak jest w Francji, w Niemczech, jak duży odsetek to inne nacje w
takich państwach jak Niemcy czy Francja, rodowici mieszkańcy często w dużych miastach, czy też w Szwecji chociażby, boją się zwyczajnie wychodzić. Bywają już miejsca, rejony, dzielnice w tych miastach, w których zwyczajnie funkcjonariusze policji boją się interweniować, bo wiedzą, że spotka się to dla nich z uszczerbkiem na zdrowiu, może życiu, a może z jeszcze innymi konsekwencjami. Natomiast w Polsce to, jeżeli chodzi bynajmniej o kolor skóry, no to mamy jednorodną sytuację. Natomiast z jakichś względów politykom europejskim zależy, w mojej ocenie, na rozwodnieniu tej jednorodności europejskiej i to nie tylko w rozumieniu trywialnym, drodzy Państwo, nacji, narodowości czy koloru skóry, ale też kulturowości, czyli też kultury, bo nie oszukujmy się, chyba nikt z Państwa nie ma wątpliwości, że ci migranci, o których mowa, no to mają zamiar przyjmować nasze zwyczaje, obyczaje, uczyć się naszego języka, uczęszczać do naszych europejskich szkół. Mówię teraz o szkołach nie tylko w Polsce, ale szkołach w Niemczech. Niestety statystyki są tutaj dość kiepskie, jeżeli chodzi o tę falę migracji z południa. To nie są to wcale społeczeństwa, które tutaj, powiedzmy, że asymilują się, tak? I stają się częścią europejskiej kultury. Jak najbardziej nie. Tak więc być może, jak najbardziej, być może ta koncepcja brzmi ona niewiarygodnie, no bo ona zakłada, że władze europejskie nie mają wcale dobrych intencji. Można by zadać pytanie, a po co w takim razie politykom europejskim pakiet migracyjny, po co obowiązkowe rozlokowywanie migrantów, po co to wszystko? Czemu to ma służyć w dalszej perspektywie? Tak? No i tutaj pojawia się na ten moment, drodzy Państwo, jak dla mnie logiczna konsekwencja, aczkolwiek brzmiąca dość niewiarygodnie, zdaję sobie z tego sprawę, bo być może finalnie za kilka lat, za pięć lat powiedzmy, po już całym tym okresie, powiedzmy, sensacyjno-wojennym w Europie, załóżmy, że jeszcze ta wojna na Ukrainie w jakimś sensie zaangażuje inne państwa, co jest też w mojej ocenie bardzo prawdopodobne. No i wyobraźmy sobie, że w tym powojennym już okresie czasu wszystkie gospodarki ogłoszą potężne turbulencje, problemy finansowe, zapaści, bo w mojej ocenie jest to jak najbardziej prawdopodobny scenariusz. Na ten moment nam się mówi o przestawieniu naszych gospodarek na wojenne, o konieczności przyłączenia się do wojny na Ukrainie. Na ten moment mówi nam się o tym, że chociażby seria pożarów w Polsce, które tutaj na tym kanale również w dniu dzisiejszym miałem okazję komentować, no to sprawka jest działań dywersyjnych służb specjalnych rosyjskich, no na co odpowie zapewne Europa, przynajmniej kilka państw, w których to się dzieje, na czele z Polską, przyłączeniem się do tego konfliktu. No tego się obawiam, to już jest dla mnie bardzo prawdopodobne. No i tą prawdopodobną konsekwencją, aczkolwiek w sferze takiej no mentalnej, można powiedzieć, koncepcją brawurową, jest stwierdzenie, że w tej powojennej już Europie te nacje zostaną wykorzystane do pracy, do jakiejś pracy mniej lub bardziej przymusowej. Oczywiście w białych rękawiczkach to będzie wszystko działo się w majestacie bieżących, powiedzmy, że narzędzi, mechanizmów. Być może będzie to w połączeniu z jakimiś nowymi mechanizmami finansowymi, z nowym pieniądzem, pieniądzem cyfrowym. To też przypomnę, w Unii Europejskiej jesteśmy w takiej fazie testowej od, zdaje się, października czy lipca ubiegłego roku. Europejski Bank Centralny na swoich stronach internetowych oficjalnie o tym donosił. To umknęło mediom głównego nurtu. Jesteśmy w fazie testowej waluty cyfrowej. Banki centralne prowadzą zaawansowane prace nad przygotowaniem się do wdrożenia walut cyfrowych. W związku z tym myślę, że nie jest to bardzo odległy też horyzont. Wprowadzenie czegoś takiego, co nazywa się CBDC, czyli Central Bank Digital Currency. Więc chodzi o walutę cyfrową banku centralnego, czy banków centralnych danych państw. W przypadku Europy, no to pewnie po prostu euro. No i teraz ta konsekwencja, drodzy Państwo, logiczna, wypływająca moim zdaniem z logicznego wnioskowania, jest jak najbardziej kontrowersyjna z punktu widzenia, no powiedzmy, takiego mentalnego, bym powiedział. Jak to Europa w tej chwili po to tankuje, czy daje się załadować taką liczbą potężną migrantów, bo ma w tym jakiś ukryty cel i te władze europejskie prędzej czy później postawią sprawę na ostrzu noża i zarządzą migrantami w ten sposób, że będą ci musieli pracować za przysłowiową miskę ryżu. Zacytowałem teraz byłego pana premiera Mateusza Morawieckiego, który nagrany w restauracji Sowa i Przyjaciele wprost mówił, że ludzie powinni pracować
za miskę ryżu. De facto, cóż, jest to też pewien przedstawiciel tychże elit, które rządzą, drodzy Państwo, w związku z tym coś tutaj może być na rzeczy. Ja uznaję, że prawdopodobieństwo tego scenariusza jest istotne, jest duże. Być może jednak, kolejna koncepcja, Unia Europejska tworzy takie prawo po to, że spodziewa się jakiejś nowej migracji. Być może spodziewa się jakiejś nowej migracji lub politycy europejscy wiedzą, że taka nowa migracja zostanie zaserwowana przez te same siły, które serwowały nam w Europie poprzednią migrację. A może będzie chodzić tu o coś innego, o nową falę migracji, ale w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. I tutaj nie trzeba się uciekać do tak zwanych teorii spiskowych, no kiedyś określonych teorii jako spiskowych. Dzisiaj już wiemy, że one wcale spiskowe nie były. A mowa chociażby tutaj o różnego rodzaju siłach finansowych i fundacjach takiego pana jak George Soros, który swoimi kapitałami finansował migrację z państw południowych, czyli z Afryki, do Europy. Tak więc to stąd miały te osoby pieniądze, żeby tu się dostawać. Miały telefon komórkowy, były wyposażone w jakieś kieszonkowe. Możecie Państwo w internecie ustalić rzeczywiście takie fakty również. Tak więc to teoriami spiskowymi już nie jest. No i teraz być może właśnie Unia Europejska spodziewa się dużej migracji z Bliskiego Wschodu. Tylko pytanie, jakiej nacji, jakiej narodowości? Czy migrację Palestyńczyków? A może antycypuje coś innego? Może antycypuje rozwój znacznie większy tego konfliktu na Bliskim Wschodzie? No bo prędzej czy później mogą państwa arabskie nie wytrzymać tej presji, można powiedzieć, Izraela i Stanów Zjednoczonych tam i powiedzmy, że przyjmowania tylko i wyłącznie ciosów bardzo potężnych i bardzo poważnych. No i jest wreszcie koncepcja numer 4, koncepcja czwarta, którą mam wynotowaną, o której chcę Państwu powiedzieć. Być może ktoś sabotuje Europę. I politycy robią, co robią. I nie ma żadnego dalszego planu, żadnej dalszej wizji. Po prostu liczy się tu i teraz, aby zdestabilizować Europę, bo wiadomo, że to w skutkach na przyszłość bliższą i dalszą będzie bardzo jasne do przewidzenia. Słabsza Europa równa się słabsza gospodarka, słabsza siła nabywcza, słabsza wartość chociażby euro, a to oznacza, że osłabiając te państwa i ten kontynent, siłą rzeczy wzmacniają się w relacji do nas inne gospodarki. Inne gospodarki, inne mocarstwa, inne siły geopolityczne, takie jak chociażby Stanów Zjednoczonych, takie jak chociażby Chin, takie jak Rosji, takie jak państw BRICS, bo mowa też o chociażby Indiach, o państwach takich jak Brazylia, RPA, Bliski Wschód i tak dalej, i tak dalej. Może Bliski Wschód również mieć dość, jak gdyby takiej, czy dosyć takiej hegemonii państw Zachodu na czele ze Stanami Zjednoczonymi oraz Unią Europejską właśnie. No i tutaj ten scenariusz, czy ta koncepcja wydaje mi się również prawdopodobna, no bo, drodzy Państwo, wydaje się, że tutaj zyska cały szereg innych mocarstw czy innych państw. Przypomnę Państwu, że Stany Zjednoczone mają taką doktrynę wyrażoną już wiele lat temu, to o tym mówił prezydent Bush chociażby, że Stany Zjednoczone mają być mocarstwem na świecie z niekwestionowalną pozycją. I wiele lat temu, kiedy można powiedzieć szlifowała się, czy zawiązywała się Unia Europejska, a potem nadawano kolejne szlify tejże Unii, w Stanach Zjednoczonych podjęto decyzje takie doktrynalne, pojawiły się właśnie wtedy doktryny, że Stany Zjednoczone muszą zrobić też wszystko co możliwe, żeby zdetronizować tę tendencję Europy. I wydaje się, że wiele działań Ameryki w tym kierunku szło w przeszłości i możemy to zaobserwować w dalszym ciągu. Tak więc, drodzy Państwo, być może jest coś i tutaj na rzeczy. Sytuacje, o których mówimy, geopolityczne, takie jak migracja, takie jak konflikty interesów różnych mocarstw, no to zwykle są, można powiedzieć, zagadnienia, które mają wiele punktów styczności, wykonują wiele punktów nacisku i trudno zidentyfikować w takich sytuacjach, czy przy komentowaniu tego typu zjawisk, czy fenomenów, zero-jedynkowo zjawiska, bo często realizowane są interesy nie jednego państwa, a wielu, które są w opozycji do jeszcze innego bloku i tak jak tutaj Państwu komentowałem, uważam, że tak może być i w tym przypadku. Tak więc również i prawdopodobna jest w mojej ocenie koncepcja czwarta, czyli destabilizacja Europy po to, żeby w relacji do niej nie traciły, czy tylko zyskiwały
inne mocarstwa. I właśnie w to wpisuje się to, co media, powiedzmy, internetowe donosiły przy poprzednich falach migracji, że w to zaangażowany był chociażby wspomniany już pan George Soros i jego gigantyczne środki finansowe. Szanowni Państwo, musimy przyglądać się tym tematom, tematom migracji. Uważam, że powinno to interesować każdego, kto mieszka w Europie, kto chce mieszkać w Europie, bo tu nie chodzi o przyjmowanie osób, które są podobne kulturowo, z podobnych, chociażby w przypadku Polski, słowiańskich, jakichś mają takie korzenie, tylko mówimy tutaj o migracji ludzi, młodych ludzi bardzo często, którzy wcale nie chcą tutaj się zasymilować, nie mają zamiaru tutaj pracować, a bardzo łatwo wśród takich osób również przetransportować do nas dywersantów, różnego rodzaju grupy terrorystyczne itd., itd. Mówiąc w skrócie i mówiąc wprost, niekontrolowana migracja i mechanizmy, które proponuje Unia Europejska, mają moim zdaniem i będą miały moim zdaniem smutne konsekwencje. Polegające na tym, że można się spodziewać osłabienia czy obniżenia poziomu bezpieczeństwa na terenie Europy. Już bez względu na to, które z omawianych przeze mnie koncepcji, które mogą być powodem tej sytuacji, są w rzeczywistości prawdziwe, a być może ich jakiś miks, tak co do konsekwencji możemy być dość pewni. I tutaj w obszarze komentowanych konsekwencji, no oprócz tego, że może być już nie tak jednorodnie w Europie, kulturowo, jeżeli chodzi także o nacje, to być może, gdy spojrzymy na jeszcze dalszy etap konsekwencji, nagle nam się coś rozjaśni, że jest to jakiś element większego planu, może jakiegoś wielkiego resetu, o którym mówił i pisał książki pewien pan, prawda, Klaus Schwab, bo jeżeli społeczeństwa europejskie zostaną doprowadzone do takiej skrajnej sytuacji, kiedy ludzie będą się czuć niebezpiecznie, to same zaczną się domagać wprowadzania opresyjności, wprowadzania mechanizmów policyjnych czy państw policyjnych po to, aby czuć się bezpieczniej. To same zaczną godzić się na opresyjność w inwigilacji, w monitoringu, w różnego rodzaju no właśnie systemach opresyjnych wspieranych przez elektronikę, monitoring i sztuczną inteligencję. I gdybym to do Państwa mówił pewnie 2-3 lata temu, brzmiałoby to jak science fiction. Dziś jednak myślę, że to dla każdego z Państwa są słowa, które są jak najbardziej prawdopodobną rzeczywistością. Oczywiście pozostańmy optymistami. Miejmy nadzieję, że nie wejdzie to w takim opresyjnym dla nas charakterze i prędzej czy później zarówno elity europejskie, politycy się opamiętają lub zostaną zastąpieni przez trzeźwo myślących, rządzących. Bo cały czas mam nadzieję, że takie osoby zarówno w strukturach naszych władz lub gdzieś obok są i podobnie na szczeblach europejskich. Miejmy taką nadzieję. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Tomasz Piekielnik.